Edukacja w zakresie zarządzania to konferencja, która odbywa się po raz 27. Co roku w innym kraju. W tym gospodarzem została Polska i Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny. Reprezentanci najlepszych uczelni zajmujących się zarządzaniem rozmawiali o tym, jak dostosować nauczanie do zmieniających się warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Zajmujemy się na przykład problemami sztucznej inteligencji i wpływu tej technologii na to, jak będą funkcjonowały przedsiębiorstwa i jak powinniśmy zmieniać nasze programy dydaktyczne, aby w nich sztuczną inteligencję jako technologię wykorzystywać, przygotowywać nowe kadry do pracy z systemami nazywanymi jako sztuczna inteligencja. Na konferencji rozmawiano m.in. o społecznej odpowiedzialności biznesu, który dziś w centrum obok ekologii stawia również człowieka i jego dobre funkcjonowanie w środowisku pracy. Bardzo ważnym elementem sposobu zarządzania firmą w naszym przypadku jest współpraca z naszymi ludźmi, w ogóle stawianie też pracownika, człowieka, pracownika, klienta też w centrum uwagi. I tylko dzięki takiej współpracy z naszymi ludźmi i słuchaniu bardzo młodych ludzi, bo to jest 60% milenialsów, jesteśmy w stanie stworzyć atrakcyjne rozwiązania. Przyszłość to ścisła współpraca biznesu oraz nauki, która ma przynieść korzyści obu stronom. Wydaje mi się, że z jednej strony biznes potrzebuje wiedzy i umiejętności, sam tego nie wypracuje, przynajmniej nie wszystko, a z drugiej strony uczelnia potrzebuje jednak takiego zastrzyku problemu z biznesu, żeby tych studentów uczyć troszeczkę na żywych przykładach, jakby takich biznesowych, a nie tylko teorii. Oczywiście teoria jest potrzebna, ale poparcie teorii przykładami to jest najlepsze, co może być. Ważnym aspektem tego typu spotkań jest wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów. Te kontakty w branży edukacji menedżerskiej są bardzo ważne. One dają możliwość szukania, znajdowania pewnych synergii pomiędzy różnymi szkołami biznesu, uczelniami, firmami szkoleniowymi. A także, co bardzo ważne i istotne, jest to niezwykle cenna inicjatywa, pomiędzy również zrzeszeniami czy stowarzyszeniami szkół biznesu, które funkcjonują w różnych krajach czy w różnych organizacjach. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób z kilkunastu krajów świata. Monika Suder, Echo 24.